Cześć! To Karolina z bloga Savory or Sweet, wasza szalona wegańska kryzolka, która robi dziwne przepisy. Jeśli jesteście tutaj nowi, serdecznie zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału i do kliknięcia na ten taki dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia za każdym razem, gdy dodam nowy przepis, nowy film. Wiadomo. Dziś mam dla was... Właśnie nie wiem, co ja dzisiaj mam dla was. W sensie, nie mam dzisiaj dla was przepisu. Niestety. Tak na dobrą sprawę, nawet nie wiem, dlaczego to obecnie nagrywam. No dobra, po prostu zacznę od początku. Tak więc, planowałam przygotować dla was przepis na taki, powiedzmy, wegański nugat. Nie wiem, czy wiecie, jak się robi prawdziwy nugat. Polega to na tym, że na początku należy ubić białka i jaj i wlać do tych takich ubitych białek wrzący syrop z cukru i z syropu podgrzany do 130 stopni Celsjusza. Wszystko idealnie zrobiłam, przygotowałam aquafabę, czyli wodę z ciecierzycy, ubiłam ją, zagotowałam cukier z syropem, nawet nie cukier, tylko ksylitol, żeby wszystko było takie zdrowsze. Wszystko było gotowe, wlałam i nie wyszło. Tak więc mój nugget mi nie wyszedł, masa nie była taka gęsta i zbita, tak jakby to się normalnie stało z białkiem jaja. No nie ukrywajmy, że zastąpienie białka jaj aquafabą może nie było zbyt mądrym posunięciem, ale bardzo chciałam zweganizować ten przepis, no i niestety nie wyszło, tak więc już to wiem. Powiem wam tak, że zmarnowałam zajebiście dużo składników. Było tam 200 gramów ksylitolu, cała butelka syropu z agawy, agar, bardzo dużo mleczka kokosowego w proszku, dwa razy aquafaba. Ogólnie wuchta rzeczy i wuchta czasu, wuchta pieniędzy. No, a poza tym, ja mam coś takiego, że ja nie marnuję jedzenia. Naprawdę, obojętnie czy chodzi o jakieś resztki z obiadu, czy resztki z kolacji, ze śniadania, nie marnuję jedzenia. Jak wychodzę do knajpy, również zjadam wszystko, co mam na talerzu, albo wciskam komuś innemu, jeśli już naprawdę nie mam miejsca. No, nie marnuję jedzenia. Taka jest moja ideologia i tego się trzymam. Tak więc zostałam z tym takim dziwnym, białym czymś z aquafaby pełnym cukru i nie wiedziałam, co z tym zrobić i starałam się po prostu zrobić tak, żeby tego nie wyrzucić i w sumie cały ten proces potrwał około 4 godziny, ale przez przypadek doszłam do czegoś super i chciałam wam dzisiaj po prostu pokazać, co zrobić w takiej sytuacji, gdy coś wam nie wyjdzie. Dzisiaj to nie jest żaden przepis, nic. Nie radzę w ogóle używać tych składników i zrobić czegoś podobnego, bo tylko się będziecie wkurzać i zajmie to wam zdecydowanie za dużo czasu. Ale chciałam wam pokazać moje zmagania, ponieważ tak czy siak nagrywałam ten przepis, z góry założyłam, że mi wyjdzie, tak jak zwykle. No, ale nie wyszło, więc skoro już wykazałam ten cały trud, by to w ogóle nagrywać i by wam to pokazać, to zdałam sobie sprawę, że cholera jasna, skoro już to robiłam, to wam to pokażę. No ale koniec końców wyszły naprawdę cudowne czekoladki z płynnym karmelem w środku, więc nie ma na co narzekać. Droga była długa, ale koniec końców wyszło i z pewnością nie musiałam niczego wyrzucać. Bo w sumie powiem wam, że tylko dwa razy w życiu, z tego co dobrze pamiętam, przytrafiło mi się tak, że musiałam coś wyrzucić. No, tym razem niczego nie musiałam wyrzucać i jestem z siebie bardzo dumna. W pewnym momencie byłam już naprawdę bardzo wkurzona. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I wydaje mi się, że też się sporo nauczyłam. Starałam się potem tak rozkminić, jaki był powód, że mi nie wyszło i powodów takich jest kilka i w sumie nie wiem, który z nich jest prawdziwy. Możliwy powód to taki, że mój syrop z syropu z agawy i ksylitolu nie był wystarczająco gorący i możliwe, że mój cukier na przykład był niewystarczająco gorący, choć w sumie był bardzo gorący, bo poparzyłam sobie palec, o. Nie mam, bo bąbelka mam.
możliwe, że ksylito się tak nie krystalizuje i po prostu nie zachodzą tam takie różne chemiczne interakcje i że to nie jest fizycznie możliwe z ksylitola. Może byłoby możliwe z białym cukrem? Tego też nie wiem. No, więc to są takie powody. I nie wiem, który z nich. Ale wydaje mi się, że jeszcze raz spróbuję zrobić to, bo ja się tak łatwo nie poddaję i jestem wojownikiem i takim wiecznym Syzyfem, który wtacza ten kamień pod górę. Jestem po prostu taką wojowniczką, która walczy z tymi wiatrakami. Dobra, zbyt głębokie metafory tu teraz wjechały, ale wiecie, o co chodzi. Tak więc zapraszam Was do mojej kuchni, tym razem nie po przepis, ale po to, by się trochę pośmiać. Dlatego weźcie popcorn, weźcie jakieś przekąski, może jakieś owocki, obiad, śniadanie, nie wiem na jakim etapie dnia jesteś, ale po prostu jakieś przekąski ze sobą, bo będzie dość zabawnie. No. Chcę Wam po prostu pokazać moje zmagania. I również chcę Wam udowodnić, że zawsze z niczego można zrobić coś. I wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie musicie wyrzucać, jeśli coś Wam nie wyjdzie, ale uruchomić swoją kreatywność i wykazać się elastycznością i możliwością dostosowania do obecnych warunków. Więc dobra, chodźcie. No dobrze, moi mili, więc pokażę Wam, co tutaj nakombinowałam. Na początku zlałam wody z ciecierzycy konserwowej i ta woda to jest właśnie ta nasza aquafaba, którą następnie ubiłam. Zanim jednak to zrobiłam, postanowiłam trochę podgotować tą aquafabę. Gotowałam przez około 10-15 minut, aż jej objętość się zredukowała o połowę. Dzięki temu łatwiej było ją mi ubijać. Tak więc taką aquafabę ostudziłam w lodówce i następnie przelałam do dużej miski. Ale w międzyczasie, gdy aquafaba się chłodziła, do garnuszka wlałam syrop z agawy. Dodałam również odrobinę wody oraz ksylitol. Wszystko stopiłam, by ksylitol się ładnie rozpuścił i powstał taki jednolity cukrowy syrop. I taki oto syrop gotowałam przez około 15 minut na dość mocnym ogniu. Ważne było to, by ten syrop właśnie bąbelkował i no po prostu był taki wrzący. Ja niestety nie miałam termometra, więc nie byłam w stanie sprawdzić, jak bardzo jest gorący, ale powinien on mieć 140 stopni Celsjusza. Gdy moja aquafaba była już chłodna, wyjęłam ją z lodówki i przelałam do dużej miski i chciałam ją ubić, ale zdałam sobie sprawę, że ta miska, którą użyłam wcześniej, była nieodpowiednia, więc przelałam do innej i ubiłam aquafabę. Aquafaba ubija się dość długo, mi to zajęło 15 lub nawet 20 minut i zależało mi na tym, żeby ona była właśnie taka bardzo sztywna, tak samo jak sztywne by były białka jaj. Gdy to już się stało, wyłączyłam mój syrop cukrowy, który w międzyczasie cały czas się gotował. Był on bardzo, bardzo wrzący i o to właśnie chodziło. Wyłączyłam go, poczekałam, aż przestanie mocno tak bąbelkować i wlałam do aquafaby ubitej. I wtedy sobie zdałam właśnie sprawę, że chyba nic z tego nie będzie, ponieważ no, ta cała masa niestety nie gęstniała. A powinna była na tym etapie zrobić się taka sztywna, bardzo klejąca i ciągnąca. Zrobiła się bardziej puszysta, ale niestety już wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Mimo wszystko się nie poddawałam i czekałam, ale masa już ostygła, co oznaczało, że w sumie nic z tego, więc dodałam mleczko kokosowe w proszku z nadzieją, że to coś zmieni i że nagle zrobi się z tego nugat. Niestety to mleczko kokosowe sprawiło wręcz, że masa zrobiła się jeszcze bardziej lejąca i nie nadająca się do niczego. I wtedy właśnie postanowiłam dodać agar, który wcześniej rozpuściłam w wodzie.
ale niestety ten agar niezbyt dobrze mi się wmieszał w moją cukrową masę, zrobiło się bardzo dużo grudek i w ogóle już była totalna klapa, więc musiałam jakoś to wszystko ratować. W tym celu właśnie przelałam wszystko do małego garnuszka i postanowiłam wszystko podgrzać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No więc podgrzewałam, masa zaczęła się gotować i zauważyłam, że robi się z tego całkiem smaczny i przyzwoity karmel. Tak więc gotowałam przez około kolejne 20, nie wiem, z 15 minut. Karmel zaczął się robić taki fajny, ciemny, więc wtedy pomyślałam sobie, że może ubiję to jeszcze raz. Na tym etapie byłam pełna nadziei, że może ubiję tą masę. Agar na nowo się stopił, nie było już grudek, więc myślałam, że może jak ją ubiję, to wtedy nagle powstanie jakiś nugat, ale niestety po ubijaniu zauważyłam, że faktycznie masa robi się puszysta, zrobił się taki puszysty karmel, ale nadal był to raczej sos i nic, co by przypominało jakąś stałą konsystencję, którą by się dało jakkolwiek pokroić i jakoś zjeść. No więc na tym etapie stwierdziłam, że dobra, nic z tego, wracamy do garnuszka, postanowiłam jeszcze dłużej to podgotować, żeby jeszcze zgęstniało, no i zobaczyć po prostu, co dalej wyniknie z tego wszystkiego. Więc wygrzebałam wszystko dokładnie i podgrzewałam jeszcze raz. Jak widzicie, karmel zaczął się robić jeszcze ciemniejszy, w sumie jeszcze smaczniejszy. I na tym etapie postanowiłam dodać również olej kokosowy, który by pozwolił po prostu trochę zgęstnieć tej masie, bo jednak chciałam zrobić jakieś batoniki. Gotowałam przez kolejne może takie 10-15 minut. Karmel już widocznie zaczął się robić gęsty, fajny i w sumie już wiedziałam, że mniej więcej uratowałam sytuację. Gdy już zrobił się bardzo, bardzo ciemny, bałam się, że mi się spali to wszystko, więc szybko nalałam zimną wodę do zlewu zmywaka i umieściłam ten cały garnuszek w tej zimnej wodzie, żeby szybko schłodzić masę, by już więcej ona się tak nie gotowała. Wtedy karmel po prostu zaczął ładnie gęstnieć i też agar trochę zaczął działać i po prostu tężeć, ale nadal było trochę grudek takich agarowych, więc postanowiłam masę jeszcze wcześniej zblendować. No i tutaj już wiedziałam, że udało mi się to uratować, ale niestety, jak widzicie, utopiłam łyżeczkę, więc cały czas pod górkę. No, koniec końców mój karmel wylałam do foremek na batoniki i umieściłam to wszystko w zamrażalniku, żeby po prostu zgęstniało. Gdy już było twarde i mogłam wyciągnąć, oblałam czekoladą. A tu widzicie po prostu pole bitwy, czyli zmasakrowaną kuchnię, po prostu totalny syf, ale w sumie koniec końców się udało, więc nie ma co narzekać. Tutaj widzicie, że na polu bitwy nie przetrwała miska, która została masakrycznie porysowana przez mikser, tego się nie spodziewałam. No ale oblane czekoladki były naprawdę bardzo, bardzo dobre i byłam zaskoczona, że faktycznie udało mi się coś tutaj rozkminić i jakoś to wszystko uratować. Ten karmel był bardzo taki ciągnący, bardzo słodki, aromatyczny i naprawdę, kurczę, bardzo mi to smakowało. Naprawdę karmelki były bardzo, bardzo dobre. Byłam wręcz zaskoczona, że jest to produkt uboczny, aniżeli taki produkt zamierzony. W sumie, jakby się uprzeć, nikt by nie stwierdził, że nie takie było zamierzenie, bo naprawdę mi bardzo, bardzo smakowały. Karmel był taki fajny, ciągnący, delikatny, aksamitny, no po prostu ekstra. Batoniki trochę przypominały takie sklepowe dumle, więc jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Niemniej nie polecam Wam robić tego w domu, ponieważ ryzykujecie utratą zdrowia psychicznego i po prostu porządnym wkurzeniem i zmarnowaniem składników. To by było na tyle. Jak widzicie, ze wszystkiego da się zrobić coś. Trzeba być po prostu wytrwałym i bardzo, bardzo w to wierzyć. Ale jak widać, działa.
Dobra, to wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę się pośmialiście. Chociaż coś. I widzimy się w następnym filmie, foodbooku, albo wyzwaniu, albo po prostu normalnym przepisie. Jak widzicie, droga była dość długa i zajęło mi to trochę dużo czasu, ale koniec końców czekoladki są naprawdę przepyszne i koniec końców zakończyło się sukcesem. Miał być puszysty nugat, a są klejące karmelki, ale też jest okej. Wzięłam sobie trochę do serca fakt, że pisaliście mi w komentarzach, że ostatnio było bardzo dużo słodkiego i że chcecie coś wytrawnego i że chcecie jakieś proste, szybkie, no i tanie przepisy, bo nie ukrywam, że ostatnio te wszystkie przepisy jak biała czekolada, Kinder Niespodzianki, Kinder Joy, kremy Milky Way, te wszystkie cudowne przepisy, no troszkę kosztują. Tak więc wzięłam sobie to do serca i obiecuję Wam, że w najbliższej przyszłości wstawię tu kilka wytrawnych, tanich, szybkich, prostych dań. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie i dajcie koniecznie łapki w górę, jeśli się Wam podobał ten film mimo wszystko. Zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie regularnie wrzucam różne zdjęcia, różne posty i możecie się dowiedzieć czegoś ciekawego lub po prostu zobaczyć, co robię w ciągu dnia, nad czym obecnie pracuję i w ogóle. Zachęcam Was również do zakupienia mojego e-booka, jeśli jesteście zainteresowani wegańskimi przepisami. No dobra, to do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia i dziękuję za oglądanie i za całe wsparcie, które mi dajecie. Czekam na Wasze komentarze, może się podzielicie jakimiś sytuacjami z Waszego życia, kiedy próbowaliście coś zrobić i Wam nie wyszło i jak wybrnęliście z takiej sytuacji. Jestem bardzo ciekawa, czy zazwyczaj staracie się po prostu uratować coś i walczycie do samego końca, czy jednak się poddajecie i stwierdzacie, że nic z tego, jeśli chodzi o jakieś tam przepisy. Ja z pewnością jestem typem wojowniczki i się nigdy nie poddaję, ale jestem ciekawa, jakie jest Wasze spojrzenie na to. I dobra, do zobaczenia, pa, pa!